Jesteśmy w Chodzieży, w Parku Ostrowskiego i sadzimy dzisiaj ceramiczne kwiaty, sadzimy w cudzysłowie, ponieważ już dzisiaj powstaje w Chodzieży ulj dla dzikich pszczół. I tym sposobem chcemy tu w centrum miasta pokazać, zasygnalizować, że coś takiego się dzieje. Jest to część projektu Naturalnie, że Natura, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wziąłem udział dlatego, że bardzo lubię poznawać nowych ludzi, chociaż tu jest ekipa, którą już znam z poprzedniego projektu, który był w zeszłym roku. Poza tym po prostu lubię nowe rzeczy. Lubię przychodzić na te zdjęcia, bo jest jakiś efekt tego. Jak się kończą zajęcia, to już się nie mogę doczekać następnych. A jak nie ma, jak jakieś zajęcia wypadną z kalendarza, no to już jakoś tak źle się czuję, że nie ma. Chodzież kojarzy się jeszcze nadal z zakładami porcelany i porcelitu. Dzisiaj połączony jest już zakład z Śmielowem. Dlatego też wspominamy tą Chodzież, czy też tworzymy te prace już nowe z tego materiału, który tutaj nam, mieszkańców, powinien być bliski.